Kto to ma dzisiaj szalone włosy w szkole? Ja. A pokaż, jakie masz. Przekręć się. Pokręć się. Wow! Srebrno-niebieskie. I jeszcze, słuchajcie, one się fajnie tak mienią. Nie wiem, czy to widać. W kamerze trochę mniej. Pokaż, Kasperek, jeszcze raz. I dzisiaj, jak widzicie, u nas jest zimno. Jeszcze dostałeś od Damiana notes? Ale super. Hejka, kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Już 20, czujecie to? Już zaraz mamy święta, za 4 dni. U nas tempo, ale to chyba teraz już u wszystkich. Jaki to był wczoraj fajny wieczór. Jak mi się podobało, że mi się ta niespodzianka udała. Zresztą to widzieliście, a jak nie, to musicie koniecznie się cofnąć do poprzedniego vlogmasa. Słuchajcie. Ja, jak widzicie, jestem dość ciepło ubrana, bo mimo tego, że mamy przepiękne słońce, to bardzo się ochłodziło. Przynajmniej jest tak w godzinach porannych. No i dziś czas na nowe pazury. Ja mam teraz taką czerwień, świąteczną mocno i stwierdziłam, że chyba sobie zrobię coś takiego, wiecie, takiego już bardziej pod Sylwestra, może coś w kolorach takich, wiecie, jak śnieg, coś tam wymyślimy na pewno z Dorotką. Uciekam, bo już jestem spóźniona, niestety, nienawidzę się spóźniać, ale dzisiaj po prostu, no wczoraj wróciliśmy bardzo późno, więc rano musiałam złożyć vloga, no i teraz już tutaj dojechałam, lecę do Dorotki zrobić pazury i zaraz wam pewnie pokażę, co tam wyczarowałyśmy. No i zobaczcie, takie wyczarowałyśmy, bardzo je skróciłam, bardzo mocno je skróciłam, zmieniłam kształt i mamy taką tutaj ombrę, tutaj brokacikami, mówię coś śnieżnego na tych paznokciach, ale podoba mi się długość, bo już potrzebowałam takich krótszych, zwłaszcza wiecie, teraz przygotowaniu na narty, będą idealne. Dobra, słuchajcie, wskoczyłam jeszcze do sklepu, kupiłam szybciutko śliwki, jabłka, kapustę, jak widzicie, mięso jeszcze na bigos. Wikusia ogląda swój ulubiony film świąteczny, nie, Wikuś? No. Jaki jest tytuł, Wikula? Przypomnij. Klaus. Bo lubimy animację, bo wygląda jak Judy, tylko jest 3D. A, no właśnie. Bardzo fajna historia o świętym Mikołaju. Naprawdę, taka totalnie inna, ale bardzo ucząca, no warto obejrzenie. To jest na Netflixie, nie, Wikuś? Więc możecie sobie spokojnie tam poszukać. Chciałam dla was uchwycić zachód słońca, ale się chyba spóźniłam. Hejo, kochani, witam was w moim bajzlu. Nie, ale powiem wam, że ostatnio po prostu codziennie gdzieś muszę pojechać, coś załatwić, coś zrobić. Są to przyjemne rzeczy bardzo często, ale też takie, wiecie, obowiązki. I tu się naprawdę bardzo dużo czasu spędza w samochodzie, ale w końcu jestem w domu, w swoim małym bałaganie, zaraz muszę go trochę ogarnąć. I co? I zaczynam robić bigos, ale odpaliłam sobie mój ulubiony program. Proszę bardzo, znacie może tą parę, jak oglądacie. I tym razem oni remontują hotel, ok? Dopiero co remontowali zamek, teraz remontują hotel. Więc jest to bardzo ciekawe. Przyjemnie sobie robić przy tym bigos. Coś wam pokażę fajnego. To nie zamykaj, to ja nie będę wam przeszkadzać. Dobra, bawcie się. Pa. Pa. Tak to teraz u nas, słuchajcie, wygląda. Po prostu Damian nie ma życia. On cały czas musi być z Kacprem, nie? Więc no tak, no nic. Ja korzystam z tej pięknej okoliczności i
idę sobie na spokojnie zrobić bigos. Tutaj zaczyna mi się robić mięsko wołowe. Tutaj czekają żeberka, a jeszcze zaraz pokroję kiełbaskę. Mieszam te dwie kapusty. Te dwie. Wszystkie są kupione w Publixie. Ta jedna jest taka typowo niemiecka i jest bardziej słodsza. Ta jest bardziej kwaśna. I tą kwaśną trochę opłuczę wodą, bo tej jest więcej. Ale ogólnie bardzo dobre. Troszeczkę tylko opłuczę i dodam cukru jeszcze, żeby było za mało dla mnie słodko-kwaśno. Pieprzne. Teraz, kochani, mam tu już mięsko i wołowe i dwa rodzaje kiełbasy czosnkową i taką wędzoną i żeberka i teraz i dwa rodzaje kapusty i teraz do tego dodaję jabłka. Tak, ja do bigosu dodaję jabłka. Każdy ma tam swoje jakieś inne poloty i też dodaję do bigosu śliwki suszone. I nie wiem, słuchajcie, czy i nie wiem, czy nie zrobię drugiego garnka jutro, bo boję się, że na tyle osób, co będzie na święta, to może nie starczyć. No dobra, teraz to wszystko niech sobie w jednym kotle posiedzi, zaprzyjaźni się troszeczkę i później dodam koncentrat pomidorowy i może takie słodkie pomidory. Jeszcze zobaczę, jak to będzie w smaku. No i oczywiście zaraz dodam przyprawę. Za chwilę trochę zmiękną te jabłka i śliwki i wtedy ja sobie to fajnie wszystko dokładnie zamieszam. A teraz na małym ogniu będzie sobie to tak się gotować, dusić. Dobra, jabłka mi fajnie już zmiękły. Teraz możemy dodać grzyby. Jeżeli tego będzie za mało, to dodamy jeszcze takie słodkie pomidory, o których Wam mówiłam wcześniej. Ale to mówię, to się najpierw wszystko musi tak przetrawić. Ja to robię tak stopniowo. Nie wiem, czy jeszcze śliwek nie dodam, bo coś, jakoś one mi gdzieś wsiąkły, te śliwki. No dobra, dzisiaj Kacperek otwiera numerek 20. Tutaj jest. Another beautiful man. A purple beautiful man. To też pachnie? A purple one. Ojku, jak ładnie pachnie. It smells like strawberry. Jak strawberry pachnie. Because it's purple, my favorite color. Tak, no to się cieszę. Dobra, to schowaj tam, gdzie było. I możesz otworzyć jeszcze jedno, dobra? O, ja pika sobie. Pokaż, czekaj, nie wkładaj na się, no. Oh my gosh, I think I know. Możesz popryskać poduszkę i powąchać, czy ładnie pachnie. But can I open it? Nie odkręcaj, tylko odetkaj korek, pokaż. O tak, i tam popryskaj poduszkę. Jak? Jak pachnie? Pomochaj, jak pachnie. A to do it on my hair. No dobra, to się popryskaj, no. No dobra, już. Kochani, tu mi przyszła jakaś paczucha. Od kogo to może być paczucha? Tak mi się coś wydaje, że to jest chyba od Loli. Mam nadzieję, że mi się dobrze wydaje, bo tutaj nie ma innego adresu. Teraz zobaczymy, może tutaj na tej karteczce. Przypadkiem jest właśnie od tej osoby, co myślę.
Oczywiście. No dobra. Mam nadzieję, że Loli paczka też doszła już do niej. Co ona mi tu spakowała? Wiecie co, my sobie co roku coś tam wysyłamy. To już jest taka nasza świąteczna tradycja. Ale w sumie ja zawsze co roku Loli wysyłam do kompletu dziadka do orzechu. Jestem ciekawa, czy... I wiecie, i jakieś tam takie świąteczne piżamki i inne. Okej, dobra, widzę pierwszą rzecz, którą strasznie chciałam, żeby Lola mi wysłała. To są te ciasteczka korzenne, te gingerbread, bo u nas one są, ale one nie mają takiego dobrego smaku jak te takie europejskie. Lola, dzięki, że smak świąt mi przypomniałaś. Więc będziemy mieli co dobrego do zjedzenia. O, i takie gwiazdki też. Super. Widzę tutaj chyba jeszcze jedno opakowanie. I te są z Ikei. Ciasteczka, nie próbowałam ich jeszcze nigdy. A tutaj mamy świąteczna dekoracja do samochodu. A wiecie, że ja mam takie nogi do samochodu? Ale dużo mniejsze i te są, te mi się bardziej podobają kolorystycznie, więc jutro będą lądować w samochodzie, będą jechały z nami w góry. Fajne. To się zawiesza właśnie na bagażnik. I one tak wiszą, jakbyśmy elfa jakiegoś porwali. Mieli w bagażniku przytrzymywali. O nie, zobaczcie to. Normalnie Orusia, nie? Prawie Orusia. Ja taką Orusię nawet mam. Bombkę, ale w tym roku jakoś tak nie zawieszałam. Bardzo fajna, ładna bombeczka. O, tu jest coś w góry, muszę zabrać w góry. Zobaczcie, jakie ładne narty. Będzie idealnie nam pasować tam. O, i jeszcze jedna. Ale fajnie. Śliczne są te bombeczki. Bardzo ładne. Jeszcze mamy, o, to coś jest zapakowane, czekajcie. O, wow, zobaczcie, ale fajne. Oro, zobacz, co tu jest. Zaraz powiem, matka, daj mi jedzenie, nie tam pokazujesz mi bombki. Dobra, i to też o to prosiłam, Loniszka. Tutaj mamy czekoladki, bałwanki i kubek, to jest pierwszy kubek. Ten kubek jest piękny! O Jezu, jaki on śliczny! Jutro w nim sobie robię kawę, jak nic, albo herbatkę. Piękny jest Loluś, prześliczny jest ten kubeczek. Piękny. I widzę, że to jest jeszcze jeden. O, też są czekoladki. Ona chyba chce, żebym ja znowu przytyła. Nie, czekoladki są dla dzieci. Mam do kompletu dwa. Jak już w końcu Lola do mnie przyleci, to będziemy sobie piły kawę z tych kubeczków. I nieważne, że na przykład to nie będzie w okresie świątecznym. A co tam? Wszystkie swoje świąteczne kubki już pochowałam. Kiedy się pozbywaliśmy tego barku, który tutaj stał właśnie na tej ścianie. I mam już wszystkie kartony pochowane w garażu. Jak kieliszki, właśnie takie kubki świąteczne. I tylko mam jeden z tego roku sobie kupiłam. Ale nie, no to jest cudo. Tak mi się podobają. Piękne są. Do nowej kuchni będą idealnie pasować. No nie wytrzymam, to jest cudo po prostu. To wszystko. Loluś, dzięki wielkie za pakę. Była cudna. Tego właśnie chciałam. Ja już, kochani, się z wami żegnam. Bigos wyszedł dobry, ale nie wiem, czy właśnie jutro nie dorobię więcej.
Jutro mamy, słuchajcie, bardzo taki organizacyjny czas z tego względu, że musimy trochę ogarnąć samochód, spakować się, bo w czwartek już o 12 wyjeżdżamy w góry. Jedziemy do naszego domku na święta, no i na narty, bo jest, słuchajcie, śnieg. Śnieg na stoku. Jak będzie ze śniegiem w górach tak ogólnie, no to zobaczymy. Niby zapowiadają, ale jak będzie, to wiecie, różnie. Dobrze, kochani, ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki. Pa! Chyba podobna, co?